To jest Tesla, nie S-Line. Chcę G-Class. Halo, halo, dzwoni do mnie siano. 150 koni mało, otwiera się maska. We mnie siła, zawsze podwojona dopamina. Długo myślimy i zanim zapadnie klamka, każdy będzie miał diamenty. Moi drodzy, płyta wychodzi już 27 października, czyli dosłownie za chwilę. I możecie jeszcze zamówić boksy w niższej cenie. Boksy z bluzą oraz boksy z koszulką. W boksach oczywiście macie znacznie wiele więcej rzeczy, jak jakieś naklejki, kulary 3D, smyczki. Tyle więcej, sprawdźcie sobie na stronce. Także zamawiajcie, póki jest przecena, bo już niewiele dni zostało do premiery. Ale moi drodzy, podopieczni... Tak, stało się, widzowie, stało się. Najgorsze, co może być, stało się. Czyli creeper wybuchający przed domem. Tak, widzowie, niszczący drzewo. Niestety, widzowie. Dzisiaj, przyjaciele, kolejny film ze świata X. Kochacie tą serię, widzowie. Bardzo piszecie mi, że wam bardzo się podoba. Także mi jest bardzo miło, kręcimy dalej. Tak, dzisiaj przejdziemy się dzisiaj samotnie do Smurfkata. Tak, bo chcemy się od niego więcej dowiedzieć. Chcemy z nim zawrzeć taką przyjaźń. Dlatego trzeba się częściej widzieć z nim. I żeby czuł się przy nas dobrze, tak, Smurfkata. Kacik, no, miła istota. W sensie wydaje się na miłą. Czy jest podejrzana? Trochę tak. Trzeba być ostrożnym. Więcej dirta nie mam. Trzeba być ostrożnym, ale on nam na pewno pomoże znaleźć palionkę i Steve'a. Dokładnie tak, nie wiadomo gdzie oni są, ale są coraz, jest coraz więcej poszlak. I chłopaki z Palionowa też znajdują coraz więcej poszlak. Dobra, mamy teleporcik. I co? W ogóle tutaj patrzcie, co tu się stało. Leży tu szkielet. Tu ktoś zginął. Yeti, to jest trup Yetiego, widzowie. Trup Yetiego leży na łóżku i się zamienił w szkieleta. Tak długo już tu leży. To jest... Ja nie wierzę w to, naprawdę. To jest aż smutne. Zaraz się tepniemy, widzowie, ale muszę wam powiedzieć oczywiście o moim sklepiku. Jeżeli nie wiecie, jest piękny kubek z Palionowa, który zaraz zobaczycie oczywiście. Możecie sobie zakupić. Jest pełno bluz, widzowie, robi się zima, jest pełno bluz. Także cieplutkich bluz szczególnie. Warto zamówić, ja uwielbiam w nich chodzić, także zapraszam serdecznie na Palion Style, a my to jest kubek Palionowo. Spokojny poranek. Zostanie z niego wypita herbatka. Piękny, kolorowy, nieskazitelny. Możesz go mieć już teraz w swojej kolekcji. Znajdziesz go na Palion Style. Zapraszam serdecznie. Co tu się stało? Tu się wszystko pali. Smurfka, co tu się stało? Co wy zrobiliście? Co wy zrobiliście z moim domem? My nic nie zrobiliśmy. To nikogo nie było z nas. Nie wierzę wam, to na pewno musieliście być, wypisz, nie wiecie co tu się stało. To wszystko Smurfka, jest zniszczone. Czemu cały grzyb jest zniszczony? Kto ci to zrobił? Wy, na pewno wy, to jest wasza no wina. No nie, nie zrobiliśmy tego z ręką na sercu. Przecież my chcieliśmy... Dobra, to może tak wyglądać. Nie znasz nas jakoś bardzo dobrze, ale my naprawdę... Nie wiem dlaczego. Nie wierzę ci w żadne twoje słowo, to musi być twoja wina. Czy ty widzisz... Ja naprawdę tego nie zrobię, Smurfkat. My cię... Zabierzemy cię, spokojnie, będziesz miał dach pod głową. Spokojnie, nie martw się. Ale ja chcę grzyba pod głową, a nie dach pod głową. Dobra, spróbujemy ci zbudować nowego grzyba, cokolwiek. No ja mówię ci, że z tą chcemy się zaprzyjaźnić, a nie. Ja wchodzę tutaj, szczęśliwy, że znowu się z tobą spotkam, a patrzę, a teraz wszystko jest zniszczone. Nie wierzę, wiesz co? Ty i ta twoja cała ekipa, ja wszystko już wiem. Naprawdę nic nie zrobiliśmy, Smurfka. Jak się nazywał ten, co mnie wyzywał? No, hejter. Na pewno jego wina. On on niby nic nie zrobił takiego, naprawdę. Nie wiem, on tu przyznaje cały czas mnie wyzywał, wiesz jak on mnie mocno wyzywał? No wiem, że cię wyzywał, ale on by tego nie zrobił, bo mu zakaz, ale ja mu powiedziałem, że go wyrzucimy z miasta, jak będzie dalej robił, nie robi już nic. To na pewno nie jest on, to jest dzieciak, to jest głupi dzieciak. Zobacz, to nawet nie ma, jest jeszcze Grimisz? O, dobra, chociaż tyle ocalał, chociaż Grimisz Shake ocalał, zobacz. To jest niesamowite, że woda u was to jest Grimisz Shake, nie? No co, no bardzo dobra, to jest jedyne co mi daje teraz szczęście. Ja nie mogę się w tym kąpać, ja nie wiem jak ty się nie zamieniasz w Grimisa w ogóle, to jest inny świat. Zobacz, nawet domki te małe są zniszczone, przecież tutaj Palionka i Steve mieszkali. Co ja im powiem, kiedy nie wiem, spróbujemy to serio odbudować, cokolwiek, no naprawdę, będziemy się starać. Tylko naprawdę, musisz mi uwierzyć, że to nie my, po co byśmy mieli to robić, po co? Nie ufam już wam. No jak nam nie ufasz? Dobra, musimy się dowiedzieć, kto to zrobił. A tobie no, nic ja nie jest? Ty nic zrobił. Nie oberwałeś? Tobie jest wszystko w porządku? To, powiem ci, że obudziłem się i... Ale w ogóle dziwna sprawa, bo jakoś strasznie byłem zmęczony wczoraj i dzisiaj się obudziłem i zobacz, co się stało. Ja nie wiem... Miałeś po prostu przeciąg, rozumiem, tak? Nie... Jak tu się wszystko pali? Się no nie śmieję się, żartuję, no.
uśmieszny, zadajmy ci dom zniszczenie. Chcecie, to dobrze, no chcecie uspokoić jakkolwiek. Ja nie mogę, nie zgaszę tego wszystkiego. Bo ty mnie nie słuchasz. No słucham, słucham. Słuchaj, ja wczoraj wieczorem jakoś, nie wiem, zacząłem się bardzo dziwnie czuć i poszedłem bardzo szybko spać. Co jeśli dosypaliście mi czegoś i było... No nie, Smurfka, nawet tak nie mów. Po co mielibyśmy ci cokolwiek robić? Po co? A wiesz, że ten drugi od ciebie, jak się nazywał ten drugi zielony? Dave. No to Żaba. On myślał, że jest po prostu jest X-em. On w ogóle myślał, wiesz co? On w ogóle myślał, że... Wiedźma mnie zaatakowała. Że Dave współpracuje z X-em? A nie, że ty współpracujesz z X-em. I on w ogóle do mnie powiedział, że ja z nim współpracuję na pewno, bo X mi wysłał wiadomość. Jaką wiadomość? No, to taką, że... Że to się, no, współpracować, współpracujesz, bo dał ci to miasto i jest na pod twoją władzą, no, jakby, to, nie? No, tak nie jest do końca, że mi dał to miasto, wiesz? A te świeczki to były? Czemu tu masz czerwone świeczki w niebieskiej wiosce? Ej, co tu robią te świeczki? Ej, tu nie było! Ej, a groby twoich rodziców? Chodził to... Nie mów, że... Nie może to tak być. Dobra, powiedz mi, czy X wiedział w ogóle o tych grobach? No, wiedział, no przecież on jest władcą wszystkich władców. Wiesz, że nikt z nas nie miał żadnego TNT. Moglibyśmy jakoś zrobić, ale nikt nie miał. Patrzyłem do skrzynek, nikt w ogóle nie miał takich rzeczy, więc nie wiem, czemu to jest tak wszystko wysadzone. To jest w ogóle możliwe i musi być do tych grobów. Jezu, oby nic się nie stało. Przecież jak ja się załamie, ja nie wiem, co się nie, stanie. Ale Smurfka, teraz weźmiemy cię na pewno pod swój dach, więc to z tym spokojnie. O nie! Uważaj! Obronimy cię, spokojnie, obronimy cię. To są zagadki takie. A, ty też umiesz bić, o. No pewnie, nie wiesz, jesteś ja taki, nie jesteś taki słaby, Smurfkat. Co? A kto powiedział, że jestem słaby? No nikt. No, spokojnie, Smurfkat, no nie denerwuj się, weźmiemy cię, spokojnie. O nie, skunksy tu żyją. Tylko nie wiem, czy dasz radę, no bo to nie jest niebieski świat, gdzie my mieszkamy teraz. O nie, to nie jest niebieski świat. Nie jest, niestety. To musi być mega brzydki. No przecież tu jest tak ponuro. No nie, no co ty? Najładniejszy niebieski kolor. No ja mam wrażenie, że to jest mega ponuro. Jakie? Gdzie te groby były? Tutaj, nie? Nie, to są żarty. Ej, ale to czemu patrz, to lewituje? To musiało być niedawno. Spokojnie. Ale czy ty to... Damy im gdzie indziej groby, spokojnie, nie martw się. Ważne, że to przeżyło, najważniejsze. Jakim cudem te słoiki przeżyły? Bo to one są zrobione ze tytanu. O, no mega są twarde. Czemu? Zostaw to, bo to jest ich miejsce. No dobra, ale no widzisz, że grobów nie ma, trzeba ich gdzie indziej pochować. Bo daj mi kilof, ja to zrobię, nie masz prawa tego dotykać. No naprawdę? Co ty masz za dziwny kilof jakiś? Czemu? No czarne spięte kilofie? Co ty w skrzynce, to ten świat jest dziwny. To w skrzynce było. Okej. Okay. Masz, tak? Dobra. No dobra, no damy gdzieś twoich rodziców gdzieś indziej. Pytanie. No tam obok nas damy gdzieś, albo spokojnie. Musimy. Na razie trzymaj ich przy sercu, dobra? Na razie zostaw je. Ważne, że przeżyły. Tak, to jest najważniejsze. Zobaczmy, co te świeczki. Patrz, tutaj są niebieskie. No takie powinny to być. Czemu tam są czerwone świeczki? Jak od X-a. No właśnie. Co? Czekaj. O nie. Ty masz elytrę, nie? Nie mam, bo nie mam skrzydeł. Skoro no, dam ci, żebyś tam. Widzisz, my się wspieramy. To nie jest, że my chcemy ci, Jezu, jeszcze ciemność robić. My nie chcemy ci na złość zrobić. Nie mogę. Ej, no dobra, no niby tak, ale dlaczego... Jezu, to mi się wszystko łączy w jedną całość. Chodź. Wchodzimy do góry i zlecimy sobie na tego grzyba. Albo... Kurde, jak tu się długo wchodzi. Spokojnie. No, jest takie miejsce, a masz łóżka jakieś jeszcze? Masz jakieś łóżka jeszcze? Czy nie? No mam nadzieję, że mi nie zepsuł wszystkich łóżek, jakie mamy, no bo to by o, jest grzyb, dobra, tu przelecimy. Nie umiem latać z tym. No nauczysz się. No nauczysz się. Spokojnie, nauczysz się. To jest mega proste. Przecież też to masz w swoim świecie. To nie wzięliśmy tego ze swojego świata. To wy macie z tej wyspy to te skrzydła? No na tej wyspie były te skrzydła.
To dlaczego mi nie oddaliście wszystkich? Przecież to moje, mój świat. No jak twoje, jak ty nigdy tam byś nie wszedł. Dałem no ci. Dobra, no jak ty, jak ty wyglądasz z tymi skrzydłami, gdzie ty nie umiesz ich założyć? No bo ja mam na głowie, a gdzie to się zakłada? No nie na głowie, na plecach. Dobra, wy się tylko z nimi śmiejecie. Dobra, chodź, czekaj. Możemy się przespać, czy idziemy za szlakiem od razu chcesz? Dobra, ty idziesz spać tutaj? No to jest jedno łóżko, dobra. Prześpij się w takim razie, ja idę tu się kimać. I jutro w takim razie wyruszamy. No, za śladami tych świeczek, czerwone świeczki. Czemu to są czerwone świeczki? No nie powinno czegoś takiego być. Patrz, to jest szlak, to jest po szlaka. Zaraz przyjdę, dobra? Zaraz będę, muszę coś sprawdzić, bo ja nie wytrzymam. Smurfak, gdzie ty idziesz? No zaraz będę, no sprawdzę tylko jedną rzecz. Weź to ściągnij z głowy. Co? Nie, ja... No dobra. Ej, co jest? O, dobrze, znałożyłeś, no brawo. Ignora. Czekaj, bo muszę zobaczyć do tajnego miejsca, którego nie możesz wejść. Okej. Smurfkat, co to jest? Co to jest, Smurfkat? No idź stąd! Spokojnie, co to za książki? Co? List od X. No, pokaż. To było u Dave'a, tak? U żaby. Tak. On to widział. Przywódcą rodu Smurfkatów był wielki Olgierd Smurfkat. Niestety po jego śmierci wielkie królestwo zostało przejęte przez niejakiego X, a nieliczne jednostki zostały same. Okej, okay, czyli wy jesteście jakimś rodem. Dobra robota. To nie rozumiem. Dobra, no dobra, chodźmy za tym. Wiesz, że ten drugi myślał, że to dobra robota to jest właśnie, że X mówi, że dobra robota. Dobra, nie wiem, Smurka, to jest zabawne. Chodź za świeczkami. Co to jest zabawne? Co ci tu bawi? Ty jesteś taki śmieszek, a to będzie dobry śmieszek. Zbieramy, dawaj, spokojnie, Smurfka, uspokój się. Ja chcę ci pomóc. Ja ci tego nie zrobiłem. Idziemy, zobaczysz, ja ci tego nie zrobiłem. Nikt z Palionowa tego nie zrobił. Dawaj za świeczkami. No. Czekaj, czy jak zniszczylibyśmy ci dom, to pozwolilibyśmy zamieszkać u nas? To by było głupie jak but. Tak, bo wy chcielibyście ze mnie zrobić sok ze Smurfkata i chcielibyście pewnie mnie zamknąć w więzieniu. Jaki sok ze Smurfkata? O czym ty do mnie gadasz? No co? No tak słyszałem, że ktoś to chciał zrobić ze mnie. Smurfkat nikt tak nie chciał zrobić. No nie wiem. Nikt z ciebie nie chce zrobić soku. Że wy chcecie mnie zamknąć tam? Nie. Chcecie mnie po prostu tutaj, że tak powiem, jaki ja jestem, uległość moją i po prostu zaufanie nadszarpnąć i wycisnąć ze mnie informację o X-ie. Ja nie mogę, nie, my chcemy współpracować z tobą i tobie też pomóc. Gdzie my idziemy? Co to jest za trawa? Tu nic nie widać. Jestem gramy chowanego, znajdź mnie. Gdzie są świeczki? Nie widzę świeczki! Tu jesteś! Nie znalazłem, nie widziałem cię w ogóle. No bo jestem taki mały, po prostu nie chowam. Patrz przez tą trawę, bo ja nie widzę tutaj teraz. No to niż tą trawę, bo masz łapki dwie, tak? Lis tańczy! Już nie. Tu. O. Tu jest coś czerwonego. No, ale zobacz, X! Co? Mówiłem! X! Koniec naszej współpracy, Smurfkat. Miałeś wybór, zostajesz wygnany. Nie, to nie może być prawda. To musi być udawane. Smurfkat, spokojnie. Uspokój się, mówi... Spokój. Widzisz, że X ci to zrobił? Mówiłem, że to nie my. No dobra, ale to przez nas wszystko! Czemu przez nas? Bo X kazał mi na was nakablować. Ale ty żyłeś w niewoli, ty się żyjecie w... Ale... Trzeba go pokonać, będziesz żył jak król. Gdybyście wy się tu nie zjawili, to ja bym sobie dalej tam żył. Nie rozumiesz tego, że ja miałem spokój u X-a, tylko jak my się pojawiliście nagle... To tak nie działa. Musimy go pokonać, a ty musisz nam pomóc znaleźć to wszystko. Mieszkasz z nami. Kiedy nie rozumiesz, to wasza wina z tego powodu, że on mi kazał was wydać, a ja was nie wydałem, bo uważam was za moich przyjaciół. Nie, ale rozumiesz, że my chcemy ci pomóc? My chcemy ci pomóc. On nas nie lubi, ten X. I ciebie... On w ogóle nikogo nie lubi. On po prostu se świat wokół małego palca obwija i trzeba go zniwelować, rozumiesz? Tylko ty znasz jakieś informacje, bo ci ufał. Znasz informacje i możemy go pokonać raz na zawsze. No tylko, że on mi grozi i ja nie mogę... Będziesz z nami, będziemy cię chronić, nie bój się o swoje życie.
Nas jest, wiesz, ilu? Nas jest z sześciu. Z siedmiu. Ale Ludum, ty tępy ubierze, on jest tak silny, że mu nawet nie zada żadnych obrażeń. Ale my znajdziemy sposób. Nie martw się o to. Jaki sposób? Co, nie. Ty myślisz, że ty byłeś jedyny? Palionka i Stich też chcieli go pokonać i co? Smurfkat, błagam. Nie możesz... Zobacz, ale za bardzo się... Ty jesteś za bardzo nerwowy. Za bardzo nerwowy. Co to? Czy to jest żubr? Patrz. Smurfkat, pomyśl o innych rzeczach. Czy to jest żubr? No to jest żubr. Patrz, co ten żubr robi. Patrz, co ten żubr robi. Co jest? Co on robi? On się bije z chyba z kimś. Co on robi? Nie wiem. W ogóle tam, to są moi sąsiedzi. Zobacz, tam po lewej stronie. Są sąsiedzi? No, to jest właśnie, oni są w porządku, tylko panie, nie wiem, żubr. Czy oni są, czy nawet opowiedzieli. Co on robi? On jest opętany. Pokażę ci panie miejsce, żubr. Chodź, pokażę ci. Co tam? Chodź. No, nie widzisz? Tam mają swoją siedzibę. Możesz siedzibę. Polecieć sobie tak, patrz, będziesz szybciej. A po lewej stronie, o, widzę, że mają zostawione te, o. Co? Oni byli w porządku zawsze. A co mają zostawione? Zobacz, po lewej stronie. Jak się obrócisz w lewo. Po lewej stronie? Nie widzę. No, to przeszkadzają nam te liście. No mają obozowiska swoje. A. O, no, no tutaj mamy jakieś domki, nie wiem co to jest. To jest wioska? No właśnie tak, no to są ich domki. Ale to czemu to jest tak, jak tu jest ponuro, to są kruki normalnie. Ej, jak to jest brzydko. Ej, co się stało? To nie jest opuszczone? Ej, co to się... Przecież to byli moi grzybowi koledzy, zobacz! Grzybowi koledzy? No zobacz, bo oni tutaj są od borowika! Nie ze borowika! A od innych grzybów! No, i oni tu mieszkali, no ale co się z nimi stało? Czekaj, czemu ich tu nie ma? Ej! Co? O nie, zmienili się w kogoś innego! Gdzie oni są teraz? Co tu się dzieje? Smurfkat, no, uciekaj! Smurfkat, uciekaj, uciekaj, Smurfkat, uciekaj, uciekaj, uciekaj! Musimy ich pokonać! To wszystko jego wina! Gdzie ty jesteś, Smurfkat? No wysiadłem, przed jestem przecież! No ja się biję, mnie atakują! Dobra! Dobra, dawaj tam w trawę się schowajmy! O, no, musimy dotrzeć, widzowie, do naszej bazy ze Smurfkatem, chronić go i dopaść X-a!